Kiedy 2 lub 3 miesiące temu dowiedziałem się, że mam tutaj głosić konferencję, to byłem troszkę zszokowany, zresztą do tej pory trochę jestem zszokowany, że tutaj siedzę i mam coś do powiedzenia. I nie wiedziałem na początku, o czym mam mówić. Najpierw się Maniuty zapytałem, a kto tam będzie głosił. No i widzę, że jeden konferencjer już przyjechał, kolejny. No i jak tak mi wymienia te wszystkie nazwiska, to sobie myślę, no tak, same zacne osoby i ja. Co ja mam tutaj powiedzieć? I jak siedziałem w kościele świętego Marka na modlitwie w ciszy, to zamiast się modlić intensywnie, myślałem, co tu powiedzieć. No i wtedy do głowy mi przyszedł list, który napisała mi moja uczennica. Zaraz go przeczytam. Drogi panie Kamilu, chciałem opowiedzieć panu pewną historię związaną z uczuciem oraz przemyśleniem, które się we mnie narodziło w te wakacje. Więc tak, pewnego dnia razem z moimi dziadkami pojechałam na cmentarz. Gdy babcia sprzątała grób mojej prababci, ja chodziłam i oglądałam groby małych dzieci, które zmarły w młodych latach swojego życia. Chodziłam i chodziłam, aż zobaczyłam grób pewnej dziewczynki. Na tabliczce było napisane: żyłam krótko, choć żyć chciałam. Bóg mnie wezwał, iść musiałam. I kiedy tylko przeczytałam, poczułam się dziwnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zrozumiałam, jak te słowa trafiają do mnie. Poczułam niepokój, radość, jak i smutek. Dla niektórych byłby to pewnie zwykły wierszyk, ale dla mnie nie. Poszłam dalej, a po chwili usiadłam na ławce. Rozmyślałam nad tym, co będzie, gdy umrę. Co będzie, gdy wszyscy umrzemy. Siedziałam i myślałam, aż zrozumiałam tak naprawdę, że umieramy nie po to, by umrzeć, tylko po to, by żyć z Bogiem tam w niebie. Bóg nie wybiera sobie ludzi, którzy mają umrzeć. Człowiek umiera, by żyć wiecznie z Bogiem i Jezusem w niebie i by odpocząć. W niebie już nie ma zmartwień. Człowiek umiera, bo potrzebuje odpoczynku. Taka jest moja teza. Zosia. Uczennica 5 klasy. Wtedy, kiedy do mnie przysłała ten list, ja już nie uczyłem jej religii, ale wspomnienia z poprzedniego roku sprawiły, że no chyba jednak zyskałem sobie jej zaufanie i do mnie ten list napisała. Złapała mnie na korytarzu i powiedziała: panie Kamilu, bo ja napisałem do pana list w wakacji. Ja mówię, no to daj. Mówię, ale go nie mam. Mam go w telefonie. Ja mówię, no to wyślij mi go. No i wysłała. Kiedy tak sobie analizowałem treść tego listu, doszedłem do wniosku, że życie duchowe dzieci i proces formowania do świętości jest bardzo ważnym zagadnieniem. W czasie tych 12 lat pracy w szkole spotykałem się z różnymi rodzinami, zarówno z tymi świętymi, jak i tymi mniej świętymi, jak i tymi, którzy są na świadomej drodze do świętości. Wiemy dobrze, że docieranie na szczyt duchowej doskonałości wiąże się z długą wędrówką, a Pan Bóg map nie rozdaje. Cóż więc pozostaje zrobić? Rodzice chcą jak najlepiej wychować swoje dzieci. Podobnie zresztą formatorzy w różnych zgromadzeniach zakonnych też chcą jak najlepiej uformować swoich kleryków, żeby później lepiej służyli. No i część ludzi sięga do różnych wzorców, na przykład w swoich rodzicach albo w swoich poprzednikach. Przypominają sobie chwile, kiedy sami byli wychowywani tudzież formowani. Otrzymane wzorce mniej lub bardziej świadomie przenoszą na swoje dzieci. Część prosi o delikatne wsparcie ludzi życzliwych, inni zaopatrują się w różnego rodzaju poradniki. Sięganie do hagiografii świętych może być próbą połączenia wszystkich tych inspiracji. Jak przeglądałem sobie biografię Teresy, biografię Ludwika i Zeli, to doszedłem do wniosku, że rodzina Martin może udzielić wielu podpowiedzi rodzicom, nauczycielom i osobom, które w jakikolwiek sposób odpowiadają za formację. Podpowiedzi, w jaki sposób najpierw formować samych siebie,
po to, by móc formować dalej. Każdy ochrzczony uczestniczy bowiem w kapłańskiej misji Jezusa Chrystusa, a więc każdy ochrzczony jest zaproszony do tego, by być Jego apostołem. Żyjemy w epoce zła utajonego, zła będącego dzieckiem dyktatury relatywizmu, konsumpcjonizmu i postępującej sekularyzacji społeczeństwa. Zła, z którego najbardziej poszkodowana wychodzić się zdaje rodzina. W klasach, w których uczyłem, średnio około połowa dzieci pochodziła z rodzin rozbitych. Pojęcie rodziny ma jednak dużo szersze znaczenie i obejmuje także różnego rodzaju wspólnoty, na przykład zakonne, ale także te, które są owocem soborowego adjornamentu. Zarówno w rodzinach, jak i innego rodzaju wspólnotach coraz wyraźniej widać zanik potencjału formacyjnego. Coraz częściej zamiast tego obserwujemy coś w rodzaju klubów wzajemnej adoracji, który w dalszej perspektywie czasowej zaowocuje deformacją. Zagadnienie kryzysu rodzin czy kryzysu wspólnot jest bardzo niewygodne i bolesne. Trzeba o nim jednak rozmawiać. Jednym z ważnych, ale zdaje się zagłuszonych głosów w tej sprawie okazała się być właśnie książka, którą przyniosłem, Zagrożenia i wypaczenia życia zakonnego. No niestety ona przeszła bardzo bez echa, a wydaje mi się, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za Kościół, powinni się nad jej treścią mocno pochylić i zorganizować szereg debat. Kolejna ważna książka, moim zdaniem, która podejmuje kwestię kryzysu w Kościele, to jest Zachwiana hierarchia ojca Jana Strumiłowskiego. On tutaj bardzo dobrze pokazuje, jakie są przyczyny tego kryzysu, w którym teraz znajduje się Kościół. Oczywiście wiadomo, że można się z jego argumentacją nie zgadzać, niemniej jednak ja sam uważam, że jest to pozycja godna uwagi i każdy, dla którego Kościół jest jakoś ważny, powinien do niej sięgnąć i się zapoznać z jej treścią. Każdy zakonnik, zanim stał się członkiem wspólnoty zakonnej, był jednak członkiem swojej rodziny. Wpatrywał się w przykład swojego ojca i matki, pielęgnował relacje z rodzeństwem. Tak też było z Teresą, najmłodszą doktor Kościoła. I kończąc już to przydługie wprowadzenie, chciałbym was zaprosić do głębszego poznania rodziny Martę i pochylenia się nad zagadnieniem formowania do świętości. No ale właśnie, cóż to jest świętość? No i teraz pytanie do publiczności. Jak myślicie, co to jest świętość? Czy ktoś z was się kiedyś nad tym zastanawia? Co to jest świętość? Pierwsze skojarzenie. Cisza. Niech się nie zastanawia. No to w takim... O, Maniuta się zastanawia. Być sobą. Być sobą, no. No tak. Aż do samej głębi. Dobrze. Też mi się tak wydaje. Tak mi się wydaje. Właśnie, ja myślę, że każdy może mieć swoją definicję świętości. No. Zgadza się. No i co? Co jest? Ksiądz też ma coś? Zrealizować duchowe geny, które zaszczepił w duszy. Oż w mordę, Jerzy. No tak. To się nazywa... Zapomnite zawieszenie Bogu. No. Bo to się nazywa duchem za talentami. Tak. No. Nie wiedziałem, ale okej. Okay. Ktoś jeszcze chciałby? O. Być zdolnym, żeby służyć dzieci. O. Też może być. To ja teraz podam swoją definicję. Właśnie tak, jak przeglądałem sobie biografię Ludwika, Zeli, zresztą nie tylko ich, to doszedłem do wniosku, że świętość to jest taka niezwykła zwyczajność mająca swoje źródło w Bogu. Carlo Acutis mówił, że rodzimy się jako oryginały, a umieramy jako fotokopie. Często jest tak.
No, świętość będzie polegała na tym, żeby urodzić się jako oryginał i umrzeć jako oryginał. Nie można udawać kogoś, kim się nie jest. No i teraz przejdziemy sobie do przeanalizowania, właściwie przyjrzenia się trochę bliżej rodzinie Martę. Ludwikowi, Zeli, później poszczególnym dzieciom i procesom, a raczej sposobom wychowawczym, jakie były stosowane w tejże rodzinie. Zaczniemy od Ludwika. Tutaj muszę przyznać, że jak czytałem jego biografię, to odkryłem zaskakującą zbieżność w niektórych wątkach biograficznych. Ludwik Martę był bardzo zwyczajny, w sposób niezwykły. Jego historia jest pełna zakrętów. Był w nich jednak prowadzony przez Bożą opatrzność. Początkowo chciał być wojskowym. Wspierał go w tym jego ojciec. Nie wstąpił jednak do armii. Ciągnęło go bardziej w stronę ciszy, samotności i skupienia. Dużo czytał o Bogu. W pewnym momencie podjął próbę wstąpienia do zakonu. W 1845 zamieszkał w klasztorze i rozpoczął formację. Przeor wspólnoty jednak pomógł mu podjąć decyzję o niekontynuowaniu jej ze względu na łacinę. Można powiedzieć, że Pan Bóg chciał inaczej. Po nieudanej próbie zakonnej poświęcił się pracy zegarmistrza. Lata mijały. Ludwik żył samotnie z nadzieją, że kiedyś jeszcze wstąpi do klasztoru. Czujne serce jego matki nie pozostawało jednak obojętne na fakt, że mężczyzna miał już 35 lat i jest sam. Widząc, że syn nie kwapi się do ożenku, postanowiła wziąć w sprawy w swoje ręce jego matka. Wypatrzyła mu Zelię, dziewczynę dużo młodszą, miała wtedy 26 lat. Zanim spotkała Ludwika, pragnęła wstąpić do klasztoru. Nie została jednak do niego przyjęta ze względu na zbyt słabe zdrowie. Decyzję przełożonych mimo początkowego zawodu potraktowała jak wolę Bożą. W jej sercu spontanicznie zrodziła się modlitwa. Mój Boże, ponieważ nie jestem godna być Twoją oblubienicą, tak jak moja siostra, wstąpię w związek małżeński, aby spełnić Twoją wolę, a wtedy, mój Boże, daj mi dużo dzieci. Niezwykła zwyczajność mająca swoje źródło w Bogu. Zwyczajność przemieniona od wewnątrz na zewnątrz. Ludwik był wrażliwy na dobro i piękno przyjaźni z Bogiem. Miał w zwyczaju gromadzenie notatek z przeczytanych przez siebie książek. Była to literatura piękna, teksty mistyków i filozofów tamtego okresu. Jego ulubionym świętym był Franciszek. Ale nie ten z Asyżu, tylko Ksawery. To sympatia do tego świętego zaszczepiła w nim chęć wspierania misjonarzy. Troskę tę przekazał później swoim dzieciom, zwłaszcza najmłodszej, Teresie. A w kontekście tego świętego Teresa w swoich rękopisach zachowała następujące wspomnienie. Tato, podobnie jak święty Franciszek Salezy, doszedł do takiego opanowania swej wrodzonej porywczości, że mógł uchodzić za człowieka o najłagodniejszym w świecie usposobieniu. Ksiądz Marek Wójtowicz w książce Spragnienie Nieba pisze: Ludwik czerpał duchową siłę z lektur w sposób bardzo zaangażowany. Jego wrażliwe serce ożywiało się, gdy zgłębiał kolejne tajemnice wiary. Często rozmyślania doprowadziły go do doświadczenia mistycznego, podobnego do tego, jakie przed nim przeżywali najwięksi mistrzowie życia duchowego, czyli święci. Spontanicznie identyfikował się z tekstami autorów mistycznych, zwłaszcza z tymi, które wewnętrznie go budowały, przyczyniając się do pogłębienia jego relacji z Bogiem. Pogłębione życie duchowe pozwoliło mu wytrwać przy Bogu w czasie, gdy w latach 1847-1850 mieszkał w Paryżu u swojej babci. Duże miasto kusiło go na wiele sposobów. Szczególnym powodzeniem w tamtym czasie cieszyły się zabawy w wywoływanie duchów. Jego córka Celina we wspomnieniach poświęconych ojcu pisze: nie krył swojej nieufności wobec podejrzanych zabaw towarzyskich. Gdy pewnego wieczoru w gronie przyjaciół zamierzono się zabawić w wirujący stolik, odmówił swojego udziału. A podczas trwającego już seansu spirytystycznego modlił się w duchu: Panie Boże, jeśli się to ma dziać za sprawą demona, to spraw proszę, by stolik pozostał nieruchomy.
i stolik nie wirował. W sposób szczególny Ludwik Martę czcił niedzielę. Jako zegarmistrz mógł liczyć na dobry zarobek w święta. Siedziba jego zakładu była bowiem usytuowana naprzeciwko domu handlowego, przyciągającego wielu klientów. Konsekwencja w świętowaniu niedzieli poprzez powstrzymywanie się od pracy zarobkowej wywoływała zdziwienie u jego kolegów. On jednak się tym nie przejmował. Jego pobożność znajdowała także swój wyraz w stosunku do duchownych, których darzył wielkim szacunkiem. Jego córka Celina wspomina: nigdy nie widziałam, żeby ktoś darzył księży większym szacunkiem. Pamiętam, że jako mała dziewczynka uważałam księży za bogów, bowiem do tego stopnia byłam przyzwyczajona do postrzegania ich jako osoby ponadprzeciętne. Nie słyszałam nigdy, aby ich krytykował, czy też wypowiadał słowa dezaprobaty odnoszące się do jakiegoś kazania. Słuchał słowa Bożego z nabożnym szacunkiem, nie zwracając uwagi na wartość narzędzia, które je przekazywało. Ludwik żył łaską. Żył nią na co dzień, co znajdowało odbicie w jego podejściu do otaczającej go rzeczywistości. Żywo angażował się we wszystkie obowiązki i przedsięwzięcia. Z tego też powodu srogo piętnował wszelkie przejawy niedbalstwa, z jakimi się spotykał. W swojej działalności zawodowej wykazywał się dużymi talentami. Dlatego też z całym zaufaniem proszono go o różne porady. Matka ekonomka z opactwa, no i tutaj nie wiem jak się to czyta, ale są, tak, możliwe. Często zasięgała jego rady. Często dała świadectwo w zeznaniu złożonym w ramach procesu beatyfikacyjnego Teresu. Ludwik nie był człowiekiem biednym w sensie materialnym. Miał sporo dóbr. Dysponował m.in. akcjami budowanego w tamtym czasie kanału Sueskiego, którymi zarządzał w sposób roztropny. Celina wspomina jedną z sytuacji. Notariusz zaproponował mu kiedyś pewną inwestycję, uważaną za bardzo korzystną. Mieli razem udać się do Bordeaux w celu sfinalizowania sprawy. Tymczasem rano w dniu wyjazdu tato bez żadnej widocznej przyczyny odczuł nagle, że powinien wycofać się z tego przedsięwzięcia. Uznał to za znak opatrzności i pomimo nalegań pukającego do drzwi notariusza nie zgodził się na wyjazd. Wkrótce potem to przedsiębiorstwo zbankrutowało. Ojciec Józef Piat w książce Rodzina Martę zamieścił następujący opis Zeli. Była wzrostu więcej niż średniego, o twarzy bardzo ładnej, pogodnej, włosach brązowych, skromnie spiętych w węzeł, nos miała harmonijny w linii, oczy czarne, zdradzające zdecydowanie, chwilami przebijał się w nich cień melancholii. Dzięki dużej urodzie mogła się podobać. Była żywa, delikatna i uprzejma. Umysł miała bystry, wykształcona o wysoce wyrobionym zamyśle praktycznym, miała silny charakter i nieustraszoną wiarę. Mimo stosunkowo niskiego wzrostu, miała 154 cm, budziła respekt i szacunek otoczenia. Stąpała twardo po ziemi, nie była niepoprawną marzycielką, uważnie obserwowała otoczenie. W jednym z listów do córki Pauliny dzieli się swoimi obserwacjami dotyczącymi innej córki. Marynia marzy o przeniesieniu się na mieszkanie do pięknego domu przy ulicy Demi-Lune, naprzeciw Klarysek. Mówiła o tym przez cały wczorajszy wieczór. Twierdzi, że byłoby tam jak w niebie. Niestety jej pragnienia nie będą mogły być zrealizowane. Dalej w tym samym liście czytamy o jej niezrealizowanym pragnieniu bycia zakonnicą. Marzę tylko o klasztorze albo o pustelni. Nie wiem naprawdę, jak to się stało, że z tymi myślami, jakie miewam, nie stało się moim powołaniem zostać starą panną albo zamknąć się w jakimś klasztorze. Chciałabym żyć długo, aby usunąć się na samotność, kiedy wszystkie moje dzieci będą już dorosłe. Ale czuję, że są to tylko myśli ułudne i nie zastanawiam się nad nimi. Raczej trzeba wykorzystać chwilę obecną, aniżeli marzyć o przyszłości. Zelię cechowała wielka pobożność maryjna. Jej ślady znajdujemy w listach do Pauliny i do jej brata Izydora. W liście do Pauliny datowanym na 5 grudnia 1875 roku wyznaje:
We środę przypada święto Niepokalanie Poczętej. To wielkie święto dla mnie. W tym dniu Najświętsza Panna udzieliła mi wielu wielkich łask. Zapytaj twojej cioci, czy pamięta 8 grudnia 1851. Ja nie mogę tego dnia zapomnieć, tym bardziej nie mogę zapomnieć 8 grudnia 1860. Dnia, w którym prosiłam niebieską matkę, by mi dała małą Paulinkę. Nie mogę o tym myśleć bez uśmiechu, bo byłam podobna do małej dziewczynki, która prosi matkę o lalkę i otrzymałam ją. Z kolei do brata Izydora pisze: byłabym ci ogromnie wdzięczna, gdybyś w moim imieniu w najbliższy piątek, w dzień Niepokalanego Poczęcia, złożył świecę w kościele Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej. Odprawiam nowennę, by moje dwie córeczki, Leonka i Helenka, wyzdrowiały. Proszę cię, nie odmawiaj mi tego. Postaraj się znaleźć jakąś wolną chwilkę w ciągu dnia, ale pewnie nie zechcesz tego uczynić. Ty nie przywiązujesz do tego wagi. Gdybyś wiedział, jaki to dla mnie pamiętny dzień, ten 8 grudnia. Dwa razy w tym dniu otrzymałam wielkie łaski. Ufam, że zrobisz to, o co cię proszę. Zelia prowadziła pogłębione życie duchowe. Znajdowało ono swój ślad w bogatej korespondencji adresowanej do młodszego brata Izydora, męża Ludwika i jej córek. Miała swojego kierownika duchowego. Należała do trzeciego zakonu franciszkańskiego, arcybractwa Konającego Serca Pana Jezusa i do wielu innych stowarzyszeń religijnych. Była jednak przeciwniczką pewnych form pobożnościowych. Z dystansem podchodziła do wszelkich cudowności. Jej córka Celina wspomina, że wydarzenia ludzkiej egzystencji postrzegała w perspektywie nadprzyrodzonej. Po pożarze, który dotknął zaprzyjaźnioną z nią rodzinę i spowodował wiele zniszczeń, Zelia napisała: trzeba wielkiej wiary, by to nieszczęście znieść bez szemrania i z poddaniem się woli Bożej. Zelia, podobnie jak Ludwik, darzyła szacunkiem Kościół, papieża i duchowieństwo. We wspomnieniach jej córki znajdziemy m.in. taki zapis: miłość do Kościoła skłaniała ją do rozpowszechniania wiary i za zgodą taty co roku składała bardzo hojną ofiarę na cele ewangelizacyjne. Wszelkie zewnętrzne przejawy wiary katolickiej poruszały ją do głębi. Natomiast działania masonów zmierzające do dechrystianizacji francuskich dusz oburzały ją w najwyższym stopniu. Zelia kochała Boga obecnego w drugim człowieku. Cierpienie innych odruchowo wywoływało w niej współczucie. Katastrofy i klęski głęboko ją poruszały i skłaniały do hojności. I tak na przykład wsparła finansowo ofiary powodzi w Lizie w lipcu 1875 roku. Była gotowa do świadczenia miłosierdzia w sposób natychmiastowy i udzielała niestrudzenie wsparcia potrzebującym. Zaś jej wrażliwość religijna powodowała, że najpierw myślała o duszach. W liście do brata, który jest odpowiedzią na opowieść o nawróceniu jednego z jego kolegów, pisze: wzięłam sobie do serca jego zbawienie. Modliłam się żarliwie, odprawiałam za niego stosowną nowennę. Powierzyłam świętemu Józefowi jego nawrócenie, dlatego mogę się radować, że zmarł jako dobry chrześcijanin. Zelia prowadziła swój zakład koronczarski. Miała pracownice, które traktowała podmiotowo. Zależało jej bowiem na budowaniu dobrych relacji i na przywiązaniu. Pisze: nie zawsze wysokie wynagrodzenie zapewnia przywiązanie służących. Trzeba, aby czuły się lubiane. Trzeba im okazywać życzliwość i nie być zbyt surowym. Jeśli ktoś ma dobry charakter, to jest rzeczą pewną, że będzie pracować z miłością i poświęceniem. Ludwik i Zelia doczekali się wspólnie 9 dzieci. Tutaj dobrze, że Krzysiek wczoraj w prezentacji wyświetlił zdjęcia wszystkich postaci, co jest takim dosyć ciekawym połączeniem zarówno tego, co ja mówię, i tego, co Krzysiek. Więc już nie będę wymieniał imion poszczególnych dzieci. Najważniejsze to to, żebyśmy byli świadomi tego, że każde z tych przychodzących na świat dzieci było chciane i wyczekiwane. Natomiast te, które
odchodziły wcześniej opłakiwane. Wiara w Boga pozwoliła im z łagodnością przechodzić przez te trudne momenty. W bogatej korespondencji rodzinnej, rękopisach Teresy i wspomnieniach Celiny rysuje się obraz Ludwika i Zeli jako rodziców, dla których priorytetem była troska o życie duchowe dzieci. Ich wspólnym marzeniem było poświęcić je wszystkie Bogu. Do tego jednak niezbędna jest odpowiednia formacja. Ta z kolei przynosi owoc w postaci wysokiej samodyscypliny w każdym aspekcie. Życie naszych rodziców było proste, skromne i bez skąpstwa oszczędne. Było również pracowite. Musieli przecież zaspokoić potrzeby gromadki dzieci, którym pragnęli zapewnić wykształcenie staranne, a nade wszystko chrześcijańskie. Ileż wyrzeczeń narzucali sobie, aby osiągnąć ten cel, wspomina Celina. Właściwie uformowanemu i żyjącemu pogłębioną duchowością rodzicowi, wychowawcy czy duszpasterzowi, intuicja będzie podpowiadać, w jaki sposób prowadzić powierzone mu duszę. Czerpiąc ze swojego doświadczenia budowania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem i widząc tego ożywcze owoce, sam będzie starał się zaszczepić w nich umiejętność wsłuchiwania się w głos Boga i rozpoznawania śladów Jego obecności w świecie. Jakimi rodzicami, wychowawcami i formatorami byli Ludwik i Zelia Martin? Z racji, że oboje byli dziećmi wojskowych, dyscyplina i brak pobłażliwości dla wybryków nieuformowanego charakteru dzieci były wpisane w ich rodzinną codzienność. Teresa w rękopisie A przytacza taką historię. Co za radość podróżować samej z mamą. Tymczasem już nie pamiętam, dlaczego zaczęłam w pociągu płakać. Tak, że biedna moja mama musiała pokazać cioci w Le Mans małego brzydala, czerwonego od łez. Z rozmowy z ciocią nie pamiętam nic poza chwilą, kiedy ofiarowała mi białą myszkę i koszyczek z białego kartonu. Wypełniony był słodyczami, a na nich królowały dwa piękne cukrowe pierścionki wielkości dokładnie mojego palca. Natychmiast się mi wyrwało. Co za szczęście, jeden pierścionek będzie dla Celiny. Biorę ten koszyk za ucho, drugą rękę podaję mamie i wychodzimy. Po kilku krokach spoglądam na koszyk i co za ból! Wszystkie niemal słodycze rozsiałam po ulicy niczym kamyki Tomcia Palucha. Przyglądam się koszykowi bliżej i widzę, że jeden z cennych pierścionków podzielił los nieszczęsnych słodyczy. Nie miałam już prezentu dla Celiny. Wówczas wybuchłam płaczem i błagałam mamę, byśmy zawróciły, lecz zdawała się nie zwracać na mnie uwagi. Tego już było za wiele. Po łzach przyszedł krzyk. Nie mogłam zrozumieć, że nie podziela mojego zmartwienia i to bolało mnie jeszcze bardziej. Zarówno Ludwik, jak i Zelia dbali o to, by dzieci nie były przywiązane do tego, co materialne. W przyjętym przez nich modelu wychowawczym istotnym elementem było wychowanie do ascezy. Oddalali nawet najmniejsze pokusy życia w luksusie i sami dawali tego przykład. Zelia unikała przesadnego strojenia się. Ludwik podróżował w pociągu najmniej wygodną trzecią klasą. Upodobał sobie chodzenie na najwcześniejszą mszę o 6:00. Pytany przez córki, dlaczego akurat ta msza jest dla niego taka ważna, odpowiadał: bo to jest msza biedaków i robotników. Celina we wspomnieniach o ojcu zauważa, że skłonność do umartwień wzrastała w Ludwiku wraz z wiekiem. Oboje czuwali nad tym, by dzieci nie były próżne. Celina wspomina taką sytuację. Miałam 7 lat, gdy pewnego dnia założyliśmy po raz pierwszy nowe sukienki z wełnianej satyny w kolorze ciemnoniebieskim. Przed wejściem na spacer mama chciała zobaczyć nas wszystkie 4. Mnie i młodsze siostry. Rozczulona patrzyła na nas długo z widoczną przyjemnością i w końcu powiedziała: idźcie już, moje dziewczynki. Powstrzymała się jednak od nawet najmniejszego komplementu i nie pochwaliła naszych strojów, które ja sama uważałam za śliczne, aby nie wzbudzać w nas próżności. Dla Ludwika i Zeli ważnym było zaszczepienie w dzieciach miłości do bliźniego. Wykorzystywali do tego nadarzające się sytuacje, jak choćby spotkania z ludźmi ubogimi. Poszliśmy na długą przechadzkę w pole,
W drodze powrotnej spotkaliśmy pewnego starca o sympatycznej twarzy. Posłałem Terenie, by dała mu niewielką jałmużnę, wspomina Zelia w liście do córki Pauliny. Podobnie postępował Ludwik. Dzieci obserwowały jego podejście do osób, które z różnych powodów znajdowały się na życiowych zakrętach. Jeśli spotkał pijanego człowieka, brał go pod ramię i odprowadzał do miejsca zamieszkania. Wykorzystywał tę okazję, by stanowczo go napomnieć. Pewnego razu wyciągnął takiego nieszczęśnika ze strumienia, zabrał należącą do niego skrzynkę z narzędziami i odprowadził do domu. Innym razem spostrzegł na dworcu epileptyka, który nie miał pieniędzy na bilet. Poszedł więc ze swoim kapeluszem w ręku pośród podróżnych, zebrał należną kwotę, kupił mu bilet i wsadził do pociągu. Gdyby Ludwik i Zelia żyli w XXI wieku, spokojnie moglibyśmy ich określić wrogami ideologii gender. Przeglądając wspomnienia dotyczące Zeli, natknąłem się na następujący wpis. Mama bacznie czuwała nad nami, oddalając nawet najmniejszy cień zła. Wkrótce po urodzeniu Teresy wszystkie bawiłyśmy się w ogrodzie w chrzest. Nasza służąca Ludwika wpadła na pomysł zrobienia ze mnie ojca chrzestnego i przebrała mnie za małego chłopczyka. Miałam wtedy 4 lata. W chwili, gdy rozpoczynała się nasza zabawa, pojawiła się mama i przerwała całą maskaradę, ganiąc Ludwika za to moje męskie przebranie. Ludwika za to moje męskie przebranie. Wychowanie córek do życia w cnotach skromności i przyzwoitości było dla Zeli bardzo ważne. Dbała o to, by stroje dziewcząt nie były zbyt wyzywające. Sukienki miały być poniżej kolan. Również towarzystwo, z którymi się spotykały, miało być odpowiednie. Jeśli nie było, Zelia nie hamowała się przed zwracaniem uwagi zarówno swoim córkom, jak i ich koleżankom. Oprócz odpowiedniego stroju, ważne dla niej było, by dzieci nie wypowiadały się dwuznacznie na temat chłopców. Zelia z wielkim zaangażowaniem podchodziła do kwestii czystości serca. Każde, nawet najmniejsze zło miało być zauważone, nazwane i finalnie wyspowiadane. Celina wspomina to w następujący sposób. Mama brała mnie na kolana i odwoływała się do zaufania, jakie zawsze w nas pokładała. A ponieważ była bardzo przekonywująca, było niemożliwe ukryć przed nią cokolwiek. Również tym sposobem pomogła Marii stać się mniej samowolną. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy wiedzą, że przy większej liczbie dzieci stosowanie tych samych metod wychowawczych nie gwarantuje takich samych efektów. Jedne dzieci są bardziej karne, inne mniej. W rodzinie Martę największe problemy sprawiała Leonia. Jej serce było zamknięte, a w jej uporze i lękach przeplatających się z porywami czułości było coś niezrozumiałego. Mama dużo modliła się za to rozkapryszone, chorowite, opóźnione w nauce dziecko. Dwukrotnie próbowała ją umieścić na pensji wizytek w Le Mans, gdzie przebywały jej siostry Maria i Paulina. Niestety zakonnice nie potrafiły sobie z nią poradzić. Zelia była tym faktem bardzo przygnębiona. Sama zaś uważała, że dzieci najbardziej problematycznymi powinni zajmować się rodzice. Czując się bezsilną wobec wyzwań związanych z formowaniem charakteru Leonii, Zelia zawierzyła ją Bogu. Pozostała mi już tylko wiara w cud, który zmieniłby jej charakter. Po prawdzie nie zasługuje na cud, a jednak ufam wbrew wszelkiej nadziei. Im więcej kłopotów sprawia, tym mocniej wierzę, że dobry Bóg ją przemieni. Klucz do odkrycia przyczyn blokad psychologicznych córki odkryła przypadkiem. Okazało się, że jedna ze służących potajemnie terroryzowała Leonię, co wywoływało jej nieufność wobec ludzi. Zelia natychmiast podjęła decyzję o odsunięciu tejże opiekunki. Sama zaś starała się na nowo odbudować zaufanie córki. Dla rodziny Martę szczególnym dniem była niedziela.
Dbano, by ten dzień w sposób wyraźny odróżniał się od pozostałych. Rozmawiano wtedy o Bogu i uczono przebywania w Jego obecności. W tej rodzinie wszystkie potrzebne zakupy robiono wcześniej, tak by niedziela była w sposób praktyczny, a nie tylko teoretyczny, dniem pańskim. Rano cała rodzina uczestniczyła we mszy świętej. Wspólnie podchodzono do komunii świętej. Tylko najmłodsze zostawały na swoim miejscu. Śmierć Zeli była ciosem dla całej rodziny. Ludwik został sam z gromadką dzieci. Brat i bratowa Zeli obiecali, że wesprą go w wychowywaniu córek. Wiązało się to jednak z koniecznością opuszczenia rodzinnej miejscowości i przeprowadzką do Lizji. Nie było to dla Ludwika łatwe. W tejże rodzinnej miejscowości spędził już znaczną część życia. Tu znajdował się grób Zeli, tu mieszkała jego matka, tu prowadził życie towarzyskie i biznesowe. Przyjaciele doradzali, by oddał młodsze dziewczynki na wychowanie, a starsze wprowadził w dorosłe życie. Wobec tego niewątpliwie trudnego dylematu z pomocą przyszło mu po raz kolejny pogłębione życie duchowe. Gdzieś w głębi wiedział, że rodzina powinna trzymać się razem. Razem z córkami zamieszkał w Lizję. Ten nowy etap siłą rzeczy musiał być naznaczony pewnymi zmianami. Teresa wspomina o nich w następujący sposób. Tato, tak bardzo czuły, dołączył do swojej miłości miłość prawdziwie macierzyńską. Życie domowe po śmierci Zeli musiało zostać przeorganizowane. Starsze siostry zostały bardziej zaangażowane w wychowanie młodszych. I tak 17-letnia wówczas Ludwika zarządzała domem. Paulina zajęła się wychowaniem i nauczaniem Teresy. Ich ojciec zajmował się utrzymywaniem rodziny. Każdą jednak wolną chwilę spędzał z córkami, najwięcej z najmłodszą Teresą. Z racji, że Teresa od najmłodszych lat była bardzo wrażliwym dzieckiem, pomiędzy nią a Ludwikiem wytworzyła się niezwykła więź. Spędzali ze sobą sporo czasu. Lubili spacerować i rozmawiać na różne tematy. W oczach Teresy jej ojciec był prawdziwym królem. Ona zaś nazywała się jego królewną. Nowa rzeczywistość posiadała swego rodzaju codzienne rytuały. W rękopisach Teresy czytamy. Co mogę powiedzieć o zimowych wieczorach? Zwłaszcza o tych niedzielnych. Ach, jak dobrze by było usiąść z Celiną na kolanach taty. Po rozegraniu partyjki warcabów swoim pięknym głosem śpiewał pieśni, przy których rodziły się w nas głębokie myśli. Albo też kołysząc nas łagodnie recytował poezję pełnych odwiecznych prawd. Następnie w pokoju na górze odmawialiśmy razem modlitwę królewna u boku swojego króla. I wystarczyło, że na niego patrzyła, by wiedzieć, jak modlą się święci. Na koniec ustawiałyśmy się wszystkie do taty, by kolejno według wieku życzyć mu dobrej nocy i otrzymywać od niego pocałunek. Królewna podchodziła oczywiście ostatnia. Król zaś podnosił ją pod pachy, by ją uściskać. A ta wołała: dobranoc, tato, śpij dobrze. Co wieczór następowała powtórka. Żyć miłością to dawać się bez miar, czytamy w poezji Teresy. Doświadczenie wyniesione z domu rodzinnego zaowocowało później w życiu zakonnym. Odkryła małą drogę, czyniąc tym samym świętość bardziej dostępną. Radykalizm w dążeniu do duchowej doskonałości, wyrażany w samoograniczeniu w zakresie dóbr materialnych, posłuszeństwie, wrażliwości na potrzeby innych i głębokiej relacji z Jezusem, wyniosły ją i jej rodziców do chwały świętości. Po 150 latach przykład bijący od rodziny Martin zdaje się być lekarstwem na duchowe słabości współczesności. Lekarstwem, z którego z powodzeniem mogą czerpać formatorzy, wychowawcy i rodzice. Lekarstwem wyrażonym w słowach Zeli: żyliśmy jedynie dla nich. One były całym naszym szczęściem i w nich tylko szukaliśmy tego szczęścia.
Niestety moje doświadczenie katechety i rozmów z rodzicami pokazuje, że coraz więcej rodziców zapomina o tym, że mają żyć dla swoich dzieci. I kiedyś miałem taką sytuację, że rozmawiam z uczniami na temat Bożej opatrzności i mówię, że Pan Bóg sobie wybiera ludzi na takie swoje narzędzia, ale wiadomo, że życie jest różne i czasami to narzędzie może ulec zepsuciu. Wtedy jeden uczeń z klasy drugiej podnosi rękę i mówi: proszę Pana, bo moi rodzice są zepsutym narzędziem. A ja się go pytam: ale dlaczego tak myślisz, że są zepsutym narzędziem? On mi odpowiada: no bo się rozwiedli. No i mnie wtedy zmroziło. Nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. I on mi mówi dalej: proszę Pana, bo moi rodzice już nie mieszkają razem i ja tydzień jestem u mamy, tydzień jestem u taty i ja się boję, że ja w przyszłości będę korzystał z psychiatry. Co tu odpowiedzieć? Nie wiedziałem, co powiedzieć, a powiedzieć coś trzeba było. No i ja mu mówię: słuchaj bracie, widzę, że pomimo młodego wieku, bo masz 8 lat, to jesteś bardzo mądrym chłopcem i dużo widzisz. I widzisz, że twoi rodzice nie żyją tak, jak Pan Bóg przykazał. No i jedyne, co mi się teraz nasuwa, to szanuj swoich rodziców ze względu na to, że są twoimi rodzicami, ale nie bierz z nich przykładu. I to jest właśnie ta trudność naszych czasów, zwłaszcza jeśli chodzi o rodziny. I ja jako katecheta niejednokrotnie musiałem się zmagać z tego typu problemami. Lekcja religii uważam, że powinna być przede wszystkim przestrzenią do tego, żeby uczeń przede wszystkim mógł wyrzucić z siebie to, co mu zalega gdzieś na sercu. Bo kiedy nie oczyści swojego serca, nie będzie otwarty na przyjęcie tego daru miłości, logiki miłości, która została nam przekazana przez Jezusa w Ewangelii. I często się zdarzało tak, że na lekcjach nie rozmawialiśmy o Bogu, tylko pozwalaliśmy sobie troszkę ponarzekać na rzeczywistość. I dopiero wtedy, kiedy ponarzekaliśmy na rzeczywistość, byliśmy otwarci na przyjęcie Ewangelii. Pamiętam jeszcze taką jedną sytuację, że przychodzi na lekcję uczeń, który nie chodzi na religię. I się mnie pyta: proszę Pana, mogę wejść? Ja mówię: no ale bracie, no ty na religię nie chodzisz, no to czego tu szukasz, nie? Mówię: nie, no proszę Pana, mogę wejść, posiedzieć? Ja mówię: ale ja Cię nie mam na liście, no jak tutaj się dowiedzą, że Cię mam w sali na religii, to zaraz Twoje rodzice mnie nabiją na pali, co będzie? A on mi mówi: nie, no proszę Pana, no będę grzeczny siedział. Ja mówię: no słuchaj bracie, no ja wiem, że Ty raczej grzeczny nie jesteś, no także mi tutaj nie ściemniaj, że będziesz grzeczny. On mówi: proszę Pana, no będę grzeczny. Ja mówię: dobra, no to siadaj w pierwszej ławce i masz z nikim nie rozmawiać. No i dobra, siadł w pierwszej ławce, ja tam prowadzę lekcję na jakiś temat i chłop pod koniec lekcji nie wytrzymuje i się mnie pyta: proszę Pana, a co to jest ta paruzja? Ja mówię: chłopie, ale o co chodzi? Bo ja nie mówiłem na tej lekcji o paruzji. Skąd ty w ogóle znasz to słowo? A on mówi:
No, bo wie pan, wczoraj to na korytarzu Wojtek mówił o Paruzy i chciałem się dowiedzieć, kto to jest, bo on mi nie potrafił wytłumaczyć, nie? I to takie ciekawe było. Więc takie historie też się zdarzają, że można uczniowi czy dziecku zapodać informację, która będzie przekraczała jego zdolności poznawcze po to, żeby go przyciągnąć na zajęcia religii. Później on faktycznie chciał chodzić na te zajęcia, ale rodzice no, nie wyrażali zgody. No, ja bez zgody rodziców nie mogłem nikogo wpuścić na zajęcia religii. Ale zdarzały się też inne sytuacje, bo coraz częściej jest takich rodzin, które no, nie posyłają dzieci na zajęcia religii. A dziecko chce. I miałem taką dziewczynkę z pierwszej klasy, która no, na początku nie chodziła na religię, no, ale powiedzmy, że tam po dwóch, trzech miesiącach dowiedziała się, że jest w miarę fajnie i przychodzi do mnie i mówi: panie Kamilu, bo ja bym chciała chodzić na religię. Ja mówię: no słuchaj, no, to, no, to ja cię zapraszam, ale ja nie mogę cię wpuścić na zajęcia, dopóki nie będę miał zgody twoich rodziców. Ona mówi: a to mógłby pan porozmawiać z moimi rodzicami, żeby mnie zapisali. Ja mówię: no słuchaj, no raczej chyba nie mógłbym porozmawiać, no bo ja nie mogę tak, no. Mam ręce związane, ale ty możesz z nimi porozmawiać. Ale proszę pana, bo ja już z nimi rozmawiałam. Ja mówię: no to rozmawiaj do skutku. A ja obiecuję się, że będę modlił się w intencji, żeby się zgodzili. Możemy się tak umówić? Ona mówi: zgodzę się. No i po dwóch tygodniach wiercenia dziury w brzuchu no dziewczynka uzyskała zgodę od rodziców i zaczęła chodzić na religię. Właśnie w tym roku przyjęła komunię. No, także taki pozytyw. Z takich jeszcze innych sytuacji związanych z uczniami w szkole to ja zauważyłem, że dzieci są bardzo, bardzo wrażliwe duchowo i żyją głębią. Miałem taką jeszcze jedną sytuację, omawiam z dziećmi postać proroka Samuela. No i tam sobie czytamy, że ten prorok Samuel usłyszał głos w nocy: Samuelu, Samuelu. No i wiadomo, jak się tam kończyło, że tam trzy razy został odsyłany przez Helego: wracaj do spania, a kiedy usłyszysz za czwartym razem, to masz powiedzieć: no mów Panie, bo sługa Twój słucha. No i uczniowie zaczęli dyskutować. Jeden się pyta: no ale skąd ten głos był? No i jeden uczeń odpowiada drugiemu: no jak to skąd? No, no z zewnątrz, no tak z pola jakby. A ktoś inny mówił: to Pan Bóg jest taki ogromny. A ktoś inny mówił: ale Pan Kamil mówił, że Pan Bóg mówi w sercu. A ktoś inny odpowiadał: to On jest taki malutki. A ktoś inny mówi: ale jak to? Na zewnątrz i wewnątrz, i ogromny, i malutki, to się w głowie nie mieści. No to przecież jest niemożliwe. No jak to tak można? No a inny uczeń mówi: to proste jest. A ja: okej, okay. Jak to? No to proste jest. Ja mówię: no to oświeć nas zatem, skoro jest to takie proste. No i on mówi: bo Bóg mieszka w nas, a my w Nim. Gość zaorał system. 5 lat studiów teologicznych i ja ledwo kumałem, o co w tym wszystkim chodzi. On jednym zdaniem zaorał wszystko. Bóg mieszka w nas, a my w Nim. I to jest prawda. Bóg mieszka w nas, a my w Nim. Jak sobie to człowiek uświadomi, to od razu życie nabiera smaku.